Dobrze, kolejną zupą, którą dzisiaj wykonamy również bez procesu gotowania i bez przetwarzania, będzie zupa gazpacho. Gazpacho. Gazpacho, zupa włoska, zupa letnia. Tym razem tej zupy gotować nie będziemy. Super, już się nie mogę doczekać. Dobrze, więc może jakie składniki potrzebujemy do wykonania tej właśnie zupy? Potrzebujemy sok z pomidorów, który możemy kupić albo który możemy uzyskać z pomidorów. Mhm. Potrzebujemy pomidory, mogą to być pomidory świeże, z których zdejmujemy skórkę. Skórkę zdejmujemy poprzez sparzenie ich gorącą wodą i wtedy ściągamy skórkę, ona lekko odchodzi. Albo możemy użyć pomidory już gotowe, bez skórki, z puszki. Jest też taka opcja. Żeby sobie życie ułatwić. Tak? Potrzebujemy kilka ząbków czosnku, cytrynę, seler naciowy, natkę pietruszki, ogórek, olej z oliwy i miód. Miód albo na przykład syrop z agawy, jeśli ktoś miodu nie używa. Do tego oczywiście do smaku, jako przyprawy, sól, pieprz, ale to na koniec i to też wedle uznania. Do naszego robota kuchennego wlewamy tym razem zamiast wody ten sok z pomidorów. To już jest pyszne. Teraz nasze pomidory. Dodajemy nasze pomidory do tego. Właściwie to mogłybyśmy dodać jeszcze trochę tych pomidorów, ale pozostajmy przy tym, co mamy. Najwyżej dodamy później. Mamy gotowy już sok z cytryny, który Agnieszka tak pięknie przygotowała. I też wlewamy ten sok z cytryny. To był sok z jednej cytryny. Dobrze, to ja dodam ten czosnek, docisnę. I dodamy z 3 ząbki, myślę, że nie za dużo? Tak, 3 ząbki to jest akurat. A ja dodam taką dobrą łyżkę miodu. To jest właściwie taki zestaw egzotyczny, miód z czosnkiem, chociaż nasze babcie też tak używały. Miód z czosnkiem, w momencie kiedy ktoś na przykład był chory, to wtedy coś takiego otrzymywał z mlekiem. Może jeszcze trochę dodam tego miodu, on jest taki dosyć gęsty, ale on naprawdę nam tutaj posłuży jako taki świetny balans do tych różnych smaków, które tu się wymieszają. I powstanie taki bardzo ciekawy smak. Dobrze, więc czubatą łychę. Czubatą łychę oleju z oliwek. Może jeszcze trochę. No, a Gosia kroi świeżego ogórka. Te ogórki kroimy w takie bardzo drobniutkie paseczki. Bo właściwie będzie nam zależało na tym, aby ten ogórek w tej zupie był, aby on nie został zmiksowany do końca. Także to są takie drobniutkie paseczki, które będą służyły nie tylko do smaku, ale także do ozdoby. Do ozdoby. Agnieszka zmiksowała przed chwilą nasze pomidory z sokiem pomidorowym, z czosnkiem, miodem i olejem z oliwy. Ja w międzyczasie pokroiłam ogórki i selera i teraz dodajemy właśnie ogórki i seler do naszej zupy. Tutaj także, jeżeli ktoś lubi rzeczy pikantne, można dodać jalapeno pepper, czyli taką papryczkę ostrą. Można także dodać zwykłą paprykę, też zmiksować. I to właściwie jest już taki nasz jeden z ostatnich etapów. Pietruszkę, tak? Jeszcze. I teraz natkę pietruszki, a właściwie wszystko możemy, całą tą pietruszkę możemy tutaj zużyć, bo pietruszka jest bardzo zdrowa i należy ją jak najczęściej jeść. I to jest tak jakby nasz ostatni element tej właśnie zupy. Pachnie pysznie i niesamowita bomba witaminowa. Ta pietruszka przyda się także nam do dekoracji potem. Ta pietruszka przyda się także nam potem do dekoracji. No dobrze, i miksujemy wszystko. To już jest chyba gotowe. Muszę spróbować. Pysznie pachnie.
Wow, genialna. Tutaj jest taka też mieszanka smaków, dosyć egzotyczna i dosyć nietypowa. I myślę, że właśnie to daje bardzo dużo takiego innego smaku. I tym można uraczyć gości, którzy przyjdą na przykład na grilla, czy też na jakieś inne przyjęcie. Absolutnie, tym bardziej, że ludzie są ciekawi innych smaków. Na przykład moi znajomi zawsze bardzo chętnie zjadają wegetariańskie potrawy, wręcz proszą mnie, żeby przygotować coś zupełnie innego, coś, czego na co dzień nie spożywają. Małgosiu, serdecznie Ci dziękuję za te wspaniałe zupy. Myślę, że są genialne na lato i zachęcam Was wszystkich do tego, żebyście spróbowali gotować bez gotowania. Dziękuję Ci bardzo. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Smacznego. Thank you.